Siemano, siemano, Mexicano TV, otwieram wam drzwi i zaraz zobaczycie, no zobaczycie numer stulecia, to słuchajcie, to jest niespodzianka do gotowania, naprawdę poczekajcie, daję pauzę i zaraz wracam, Mexicano jest jeden, poczekajcie chwilę. No to będziecie mieli teraz bekę, Mexicano to Mexicano, nie? Sam brze. Mexicano to Mexicano. Mexicano jest jeden. Także zapraszam to na gotowanie. Prawdopodobnie słuchajcie. No kurde, no Mexicano, no. Prawdziwy Mexicano. Jest to brerko. Dziękuję widzowi za to, że mi to wysłał. Jest poncho. Także Mexicano, słuchajcie, to Mexicano tutaj trochę mi zakłuszają moją pracę, ale trudno, no. Każdy swoją pracę ma. Także Mexicano jest jaki? Jeden. Także pozdrawiam was serdecznie. To właśnie była niespodzianka taka, nie? Jest poncho, jest sombrero. Mexicano jest jeden, będzie gotował. Ja nie, ja bekę sam z tego dam. Już sam zacznę zaraz na śmiechu. Ale Mexicano jest jeden. Jakby nie było. Także trzymajcie się zdrowiutko. Jutro na pewno coś będziemy w tym stroju gotować. Jakieś pewnie meksykańską potrawę zrobimy. No, także nie wiem. Ja nie z tej ziemi. Latem to będę to nosił elegancko sobie po podwórku, nie? Bo nie wyjdę z tym na ulicę, bo powiedzą, że nienormalny, jest psychicznie chory. Także słuchajcie, oto jest nowy strój. I czapki z głów dla Mexicano. Trzymajcie się serdecznie, naprawdę. Naprawdę trzymajcie się serdecznie. Nie no, tak nie robię. Trzymajcie się serdecznie. Trzeba wyprofilować jeszcze ten beret. Trzymajcie się serdecznie, jeszcze raz dziękuję dla tej osoby, która mi to wysłała. Także jak widzicie, no coraz bardziej mi odpiernicza. Już nie powiem, że od... Chyba jest dobrze, słuchajcie, z daleka jest. Pokażę wam z daleka, nie wiecie, że zaraz się wywalę. Mexicano do Mexicano i koniec. Nie ma opcji innej jeszcze, tylko nie wiem czego jeszcze mi brakuje, chyba pistoletu, kurde. Na ten, ale i tak by nie było widać kabury. Także, jak widzicie, nowa odsłona. Trzymajcie się, jak się bawisz, to się bawisz do końca.